Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku o karmie. Nazywam się Dorota Załęska-Turant. Dzisiejszy czas chciałabym poświęcić rozmowie na temat zdrady. Jest to bardzo trudny temat, jest to bardzo obszerny temat i z góry od razu chciałabym Państwu powiedzieć, że nie ma tu konkretnych rozwiązań według karmy oczywiście, że dana osoba zachowuje się w taki sposób i dlatego musi doświadczać zdrady. To nie możemy powiedzieć, że dana osoba robi coś, jakieś przewinienie i ona musi zapłacić za to zdradą. Więc od razu Państwu chcę zaznaczyć, że temat jest bardzo obszerny. Żeby osoba, która w tym życiu doświadcza zdrady ze strony osoby kochanej, ze strony swojego męża, ze strony swojej żony, to musi nastąpić zazwyczaj wiele okoliczności zewnętrznych, okoliczności wewnętrznych. Najczęściej powiem Państwu z doświadczenia, że w grę wchodzi karma rodowa, przenikanie programów z pokolenia na pokolenie. I tu w grę nie wchodzi tylko na przykład przywiązanie, o którym zaraz zacznę mówić, ale w grę wchodzi wiele przewinień naszych przodków typu pycha, pogarda, osądzanie, ocena, która spada czy to na kobietę, czy to na mężczyznę. I taka dusza rodzi się w rodzinie, w której jest to na przykład bardzo poważny problem, że wszyscy nawzajem się zdradzają, nikt nikomu nie ufa. I taka dusza rodzi się i jakie ma wyjście? Chce czy nie, będzie doświadczać prawdopodobnie takich sytuacji. Jeżeli jej karma osobista będzie na tyle silna, to ona jako dusza pojawiająca się na przykład w rodzinie, gdzie te zdrady są nagminne, to ona może doprowadzić do uzdrowienia całego rodu, może przerwać łańcuch wszelkich negatywnych sytuacji. Dlatego tu nie ma jednego przewinienia, żeby człowiek doświadczył. Oczywiście są różne ogólne takie przywiązania, które mogą o tym świadczyć. I ja Państwu będę starać się przybliżać te przywiązania, omówić je oczywiście ogólnie. I mogę powiedzieć, że czasami można coś na to zaradzić, ale żeby oczyścić przywiązania duszy z tych programów, które przyciągają osoby, które będą nas zdradzać, przyznam, że tu jest potrzebna większa praca. Ale co tak naprawdę jest przyczyną? Według karmy oczywiście, nie będę się skupiać na tym, czy człowiek ma predyspozycję do zdrady, czy jest porządnym człowiekiem, uczciwym, lojalnym. To nie ma, proszę Państwa, znaczenia. Dlaczego nie ma znaczenia? Jeżeli dusza rodzi się, czy to w takiej rodzinie porządnej, czy to w rodzinie właśnie, gdzie jest to problem karmiczny, to jeżeli ona ma doświadczyć upokorzenia w postaci zdrady przez swojego partnera, to mając taki konkretny program, ona z 10 uczciwych partnerów wybierze tego, który właśnie będzie ją zdradzał. Więc to wzajemne przyciąganie nie odbywa się na zasadzie przeciwieństw, odbywa się na zasadzie podobieństw. Prowadzę kursy uzdrawiania związków partnerskich i kiedy właśnie na nich tłumaczę, na jakiej zasadzie przyciągamy swojego partnera, na zasadzie podobieństw. I ja tu mówiąc o karmie, to kiedy mamy do przepracowania problem na przykład agresji wobec mężczyzn, mówiąc tu o kobietach, czy to mężczyzna ma problem przepracowania agresji wobec kobiet? To przecież, żeby on mógł oczyścić swoją duszę, musi doświadczyć upokorzenia. A największym upokorzeniem, czy to dla kobiety, czy mężczyzny, jest zdrada bliskiej osoby. To ona boli najbardziej. To ona powoduje, że człowiek szuka rozwiązań, chce coś ze sobą zrobić. Przede wszystkim chce zrozumieć, dlaczego osoba, którą kocham, mnie zdradziła?
według logiki ludzkiej nie znajduje się tak naprawdę takiego uzasadnienia, ale według karmy tych uzasadnień jest wiele. Nie powiem, że one spowodują, że człowiek przestanie cierpieć, ale uzasadnienie poznania przyczyn, dlaczego ja musiałam doświadczyć zranienia ze strony osoby bliskiej, po pierwsze, przynosi ulgę, po drugie, pozwala wybaczyć, pozwala zrozumieć, pozwala zaakceptować i oczyścić duszę na tyle, żeby nawet, zaznaczam, rozstając się z partnerem, od którego doświadczyliśmy zranienia, zdrady, żeby więcej takich doświadczeń nie mieć na swojej drodze. I właśnie karma powoduje takie rozumienie, daje inne spojrzenie na cierpienia ludzkie, na te doświadczenia, gdzie cierpią całe rodziny, przede wszystkim cierpią dzieci. Z jakiego powodu te dzieci cierpią? Jak powiedziałam, kobieta bardzo mocno odpowiada za tworzenie rodziny, energetycznie utrzymuje częściowo swojego partnera, energetycznie utrzymuje własne dzieci, ona daje im życie, ona daje im przyszłość. I w momencie, kiedy kobieta musi swoją energię skupić na cierpieniu partnera, który ją zdradził, w tym momencie ona nie ma siły. Dzieci zostają tak naprawdę pozbawione energii, rodzina się rozpada. Dlatego karma pozwala nam, jeszcze raz powiem, pozwala nam zrozumieć mechanizmy i nie tylko po to, żeby je zrozumieć, ale żeby je przepracować, żeby więcej nie doświadczać zranienia ze strony osoby bliskiej. Przez wiele lat pracy miałam do czynienia z różnymi właśnie takimi sytuacjami. I mogę Państwu powiedzieć, że bardzo rzadko są zdrady związane z powodu tego, że ktoś nie kocha swojego partnera, że go nie lubi, że nie chce z nim być. Jest to bardzo niski odsetek jako przyczyny zdrady według oczywiście logiki ludzkiej. Ja wiem, że statystyki mówią swoje, że mamy tyle rozwodów, ale nikt z Państwa nie wie, jak wiele ludzi się rozstaje i jak wiele ludzi po tym rozstaniu nadal darzy się uczuciem. I co w tym wszystkim przeszkadza? Bardzo często duma, honor, ambicja, która nie pozwala na to, żeby wybaczyć, żeby zrozumieć przyczyny i być może żyć dalej ze sobą i bez zdrad, bez upokorzeń. I tu mogę powiedzieć, że niestety nasze otoczenie bardzo często wywiera naciski na takie osoby, które doświadczają zdrady. Naprawdę jest to bardzo silny nacisk. Jest wstyd, jest duma, kiedy to, czy to kobieta, czy to mężczyzna nie będzie prosić o harmonię, o drugą szansę, ale kwestia zrozumienia według karmy zasad, dlaczego cierpimy z powodu zdrad, pozwala odzyskać energię, pozwala nie popełniać błędu. Dlatego, proszę Państwa, postaram się w kilku odcinkach, bo to nie będzie tylko jeden film na ten temat, przybliżyć Państwu ten temat, zachęcić do rozumienia tego tematu, ale nie będę zachęcać do akceptacji zdrad. Nie będę zachęcać do tego, że ktoś będzie nas krzywdził, a my będziemy chylić głowę i cierpieć w milczeniu. W karmie nie o to chodzi. Chodzi o zrozumienie. I w momencie, kiedy poznamy te mechanizmy, my możemy przede wszystkim uzdrowić swoje życie, swoje relacje. I co jest w tym wszystkim najważniejsze? Jeżeli mamy potomstwo, aby ono poprzez przenikanie karmy rodowej, my będąc głową rodziny, aby nasze dzieci nie musiały doświadczać cierpienia. O tym będziemy, proszę Państwa, mówić.
Powiem Państwu, że właśnie temat zdrady i związków partnerskich budzi najwięcej emocji na każdych warsztatach, na których ja również wiele uczę się od moich uczniów. Żebyśmy tu nie pomyśleli, że karma ma spowodować to, że będziemy akceptować nieetyczne, nieuczciwe zachowania mężczyzn czy to kobiet. Zasada we wszechświecie mówi: działajmy w sposób ludzki, oceniajmy w sposób boski. A więc na poziomie czysto fizycznym nie możemy pozwalać na to, żeby partner nas zdradzał. Nie możemy przymykać oczu. Nie powinniśmy bać się tego, że jeżeli postawimy się partnerowi, to on odejdzie. To, proszę Państwa, nie jest rozwiązanie. My mamy prawo w sposób ludzki żądać od partnera uczciwości, lojalności. Ale tutaj będę o tym opowiadać w dalszych odcinkach. Natomiast co to znaczy oceniać w sposób boski? Właśnie mieć to rozumienie, akceptację i wybaczenie tego, że partner, który mnie zdradził, jest zawsze narzędziem w ręku Boga, który pojawił się w moim życiu po to, aby uzdrowić moją duszę. I powiem Państwu, to jest najtrudniejsze do akceptacji, do zrozumienia, kiedy człowiek cierpi z powodu zdrady. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam na kolejne odcinki, w których postaram się przybliżyć temat. Postaram się omówić to na przykładach z życia wziętych i oczywiście podpowiedzieć Państwu, co można zrobić, aby przede wszystkim wyleczyć Twoją duszę i unikać w przyszłości podobnych doświadczeń. Do miłego zobaczenia.